i nie przekłada się na to rezultaty bojowe, ale to podważa zaufanie żołnierzy do Kijowa i tych wszystkich, którzy nimi rządzą. I to jest niedopuszczalne. Ja się dziwię, że Zełenski jeszcze tak pobłażliwie z tymi złodziejami postępuje, że on ich odwołuje stanowisk. Dla mnie w czasie wojny okradanie żołnierza przez tą korupcję to jest jeden wyrok. Nie ma innego wyroku. Widać wyraźnie, że ta korupcja jest mocno zakorzeniona i to osłabia morale armii i w nas budzi obawy, czy Ukraińcy, pomijam żołnierzy, czyli politycy ukraińscy są na tyle wiarygodni, żeby chcieć tą wojnę wygrać z Rosją.